Panie ministrze, jeszcze jedno pytanie. Pan pewnie wie, strata na działalności przewozowej w roku 2012 było wynosiła w okolicach 200 milionów złotych. Dzisiaj w dzienniku pewnym, już nie chcę przytaczać tutaj tytułu, bo nie warto, ale w tej gazecie jest taki tytuł. LOT rzuca bilety po Polsce za 99 zł, a po Europie już za 123 zł w obie strony. Czy to nie przypomina panu pewnego przewoźnika, który też stosował takie dumpingowe ceny? Pan senator Kogut, teraz bardzo proszę i proszę pana ministra. No ja jestem porażony, panie ministrze. Pytanie zadał pan senator Owczarek i odpowiedź, że czeskie linie lotnicze zostały sprzedane za 2,5 miliona euro, no to choćby my policzyli, to jest 10 milionów złotych. Przecież ludzie, no jeden Dreamliner kosztuje 150 milionów dolarów. No przecież to jest działanie, ja nie mówię do pana, bo ja panu powiem tak, ja to odbieram, że pan ma ogromną wiedzę i no jest pan ogromnie przygnębiony tym, co pan wie. Naprawdę, tak to odbiera. Bo dla mnie to jest naprawdę jakoś dziko, super dzika prywatyzacja. No nawet jakby flotę wziął ATR-ów, Embraerów, obojętnie co, bo ja uważam, że Embraery były bardzo dobrymi samolotami, ale ja nie zarządzam, nie biorę odpowiedzialności. Pan Mikoś przyszedł, bierze odpowiedzialność i sądzę, że wie faktycznie, co robi. Następna sprawa, no przecież nie mówmy tak, że nie ma narodowych przewoźników, patrzmy, co robi Lufthansa. Wykupuje, kupuje i naprawdę ma tak sieć rozwiniętą, nawet, no powiedzmy, linii oceanicznej, bliskowschodnich, wszędzie latają, a u nas w pewnym czasie pozrywali wszystkie połączenia po to, żeby im udostępnić, a porty Okęcie miał być portem tylko przesiadkowym. Ja nie ukrywam, że jestem porażony tym. 10 milionów Czesi, co, my też za 10 milionów złotych sprzedamy? Można wszystko się śmiać, drodzy państwo. Po pierwsze, trzeba się czuć patriotą Rzeczypospolitej i patrzeć dla dobra Rzeczypospolitej, a nie jakichś tam układów. Bo ja z jednej strony kiedyś, jak walczyłem o wolną Polskę, to były dyrektywy z Moskwy, a teraz są ino dyrektywy z Brukseli. Co to w końcu jest? Co to w końcu? I dlatego ja mówię, dla mnie 10 milionów, no to jest sprawa Czech, a nie sprawa Polski, ale uważam, że LOT za te pieniądze, no to drodzy państwo, jest to sprawa bardzo niepoważna. Ja panu współczuję jako ministrowi, bo pan ma dużą wiedzę i no pan nie chce powiedzieć, bo na pewno pan przeżywa to wszystko, co pan wie. Dziękuję panie senatorze. Bardzo proszę panie ministrze. Jeżeli można, rozumiem jako komentarz pana senatora Koguta. No nie jest tak, że sprzedaje się majątek, jak chociażby majątek w postaci aktywów, jakim są samoloty B787 za bezcen, bo są to samoloty, panie senatorze, w leasingu, bądź to operacyjnym, bądź finansowym, więc nie są aktywem zakładem ani niżerskich, podobnie jak na wprost pozyskane na bardzo korzystnym finansowaniu polskie Dreamlinery nie są na wprost aktywem polskich linii lotniczych. Są to samoloty pozyskane w leasingu. Jeżeli chodzi o pierwsze egzemplarze lotowskie, bardzo korzystnym finansowaniu, ale jednak w leasingu finansowym przy udziale amerykańskiego Exim Banku, o co miały pretensje chociażby linie amerykańskie za to, że amerykański bank tak korzystnie finansuje samoloty dla linii polskich. Jeżeli chodzi o wartość transakcji, no tyle jest spółka warta, panie senatorze, ile jest w stanie kupiec zapłacić. To, co istotne, wydaje mi się, to, o co powinniśmy zadbać, to to, żeby potencjalny inwestor właśnie spełnił te trzy kryteria, o których mówiłem na początku, czyli hub w Warszawie, siedziba spółki w Warszawie i utrzymanie marki, do której wszyscy jesteśmy przywiązani, która ma dla nas wartość nie tylko sentymentalną i żeby był w stanie taką linię, taką markę rozwijać. No sama wartość, no, to oceni wycena, natomiast no, też nie spodziewałbym się, panie senatorze, nie wiadomo jakich korzyści z tej transakcji.
i to trzeba mówić otwarcie, chociaż tak powiadam, nie jest znana na dzisiaj wycena lotu.